Zygmunt I Stary był królem Polski i wielkim księciem litewskim z dynastii Jagiellonów, który panował od 1506 roku do 1548 roku. Był przedostatnim z tej dynastii na tronie polskim i litewskim. Jego panowanie to okres rozwoju kultury renesansowej, umocnienia pozycji Polski w Europie i wzmocnienia władzy królewskiej. Zygmunt urodził się 1 stycznia 1467 roku w Kozienicach jako ósme dziecko i piąty syn króla Kazimierza IV Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki. Jego nauczycielem był słynny historyk Jan Długosz. Ponieważ nie był pierworodnym synem, nie był przeznaczony do objęcia tronu i nie otrzymał starannej edukacji politycznej. Jego starsi bracia, którzy byli kolejnymi królami Polski, Litwy, Czech i Węgier, zapewnili mu jednak różne godności i dobra. Zygmunt był m.in. księciem głogowskim, opawskim, namiestnikiem Śląska i Łużyc oraz zarządcą Prus Królewskich. Zygmunt miał też okazję zdobywać doświadczenie dyplomatyczne na dworze swojego brata Władysława II Jagiellończyka w Budzie, gdzie uczestniczył w negocjacjach międzynarodowych dotyczących m.in. Między sojuszu z Francją przeciwko Habsburgom i Turcji. Zygmunt prowadził tam też bujne życie towarzyskie i nawiązał niesakramentalny związek z Katarzyną Telniczanką, z którą miał dwoje dzieci. Jana i Reginę. Zygmunt został wielkim księciem litewskim po śmierci swojego brata Aleksandra Jagiellończyka w 1506 roku. Nie czekał na wspólną elekcję polsko-litewską, lecz natychmiast przyjął hołd szlachty litewskiej w Wilnie. W tym samym roku został też obrany królem Polski przez Senat na Sejmie Piotrkowskim. Koronacja odbyła się 24 stycznia 1507 roku w katedrze na Wawelu. Jednym z pierwszych wyzwań Zygmunta jako władcy była wojna z Moskwą, która zaatakowała Litwę w 1507 roku. Zygmunt pokonał wojska moskiewskie pod Orszą w 1514 roku i utrzymał granice Litwy na wschodzie. W 1512 roku poślubił Barbarę Zapolę, siostrę króla Węgier Jana Zapoli, lecz małżeństwo to trwało tylko rok, gdyż Barbara zmarła na gruźlicę. W 1518 roku Zygmunt ożenił się ponownie z Boną Sforzą, córką księcia Mediolanu Gian Galeazzo Sforzy i Izabeli Aragońskiej. Bona była kobietą energiczną, inteligentną i ambitną, która wywarła duży wpływ na politykę Zygmunta. Pomagała mu w reformach administracyjnych, finansowych i sądowniczych, wspierała rozwój kultury i sztuki oraz dbała o interesy swojej rodziny we Włoszech. Bona urodziła Zygmuntowi sześcioro dzieci. Zofię, Annę, Izabelę, Zygmunta Augusta, Katarzynę i Wojciecha. Zygmunt I Stary był monarchą, który umacniał władzę królewską i dbał o dobro państwa. Nie zawsze jednak potrafił się sprzeciwić wpływom magnaterii i szlachty, które ograniczały jego prerogatywy. W 1505 roku podpisał przywilej uwaj, który zakazywał wprowadzania nowych praw bez zgody Sejmu. W 1520 roku zgodził się na uchwalenie Konstytucji Nieszawskiej, która gwarantowała szlachcie wolność wyznania i prawo oporu przeciwko królowi. W 1526 roku podpisał Konstytucję Piotrkowską, która wprowadzała zasadę liberum vitae w Senacie. Zygmunt I Stary był też monarchą, który rozszerzał terytorium Polski i Litwy oraz umacniał ich pozycje w Europie. W 1525 roku przyjął hołd leni od księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, który zrezygnował z zakonu krzyżackiego i przyjął luteranizm. W ten sposób Prusy książęce stały się lennym polskim. W tym samym roku Zygmunt włączył do Polski księstwa mazowieckie po śmierci ich ostatniego księcia Janusza III. W 1533 roku zawarł pokój wieczysty z Turcją, który zapewnił spokój na południowej granicy. Zygmunt I Stary był też mecenasem kultury i sztuki renesansowej. Przebudował zamek na Wawelu na wzór włoskich pałaców, ufundował kaplicę Zygmuntowską i grobowiec dla siebie i swojej rodziny. Sprowadził do Polski wielu artystów i uczonych z Włoch, takich jak Bartolomeo Berrecci, Santi Gucci, Bernardin Zanobi de Giannotis czy Filip Kelemekes. Popierał rozwój szkolnictwa i nauki, wspierał Akademię Krakowską i założył kolegium jezuickie w Braniewie. Zygmunt I stary zmarł 1 kwietnia 1548 roku w Krakowie w wieku 81 lat. Był najdłużej żyjącym królem Polski. Jego następcą został jego syn Zygmunt II August, który został koronowany jeszcze za życia ojca w 1529 roku.